Zwycięstwo w tej wojnie będzie należeć do tego z walczących, który pierwszy umieści armatę na pojeździe będącym w stanie poruszać się po wszystkich rodzajach terenu. To stwierdzenie padło w przededniu wojny światowej z ust pułkownika armii francuskiej, a w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej zajmiemy się powstaniem czołgu, czyli projektem tak tajnym, że powstało jako zbiornik na wodę dla Royal Navy. Najprawdopodobniej pierwszą osobą, która pomyślała o wybudowaniu opancerzonej maszyny wyposażonej w armaty, był Leonardo da Vinci. Jednak jego szkice nie mają nic wspólnego z tym, jak wygląda dzisiaj czołg. Za pierwszy projekt czołgu z prawdziwego zdarzenia zabrali się Brytyjczycy latem 1915 roku. Pomysłodawcą i zarazem ojcem czołgu był major Sir Ernest Dunlop Swifton, który wpadł na pomysł budowy pancernego pojazdu podczas podróży przez Francję 14 października 1914 roku, pracując jako korespondent wojenny. W listopadzie tego samego roku przesłał swoją koncepcję sekretarzowi Komitetu Obrony Imperium podpułkownikowi Marisowi Hackney, a Hackney przesłał ją do ministra wojny Herberta Kitchenera. Ten ostatni odrzucił koncepcję, ponieważ uznał, że taka maszyna nie wniesie nic do wojny pozycyjnej. Niewiele brakowało, a projekt zaginąłby w odmętach biurokracji brytyjskiej, jednak w końcu na projekt zwrócił uwagę Winston Churchill, który wyraził swoje obawy, że Niemcy mogą zbudować taki pojazd jako pierwsi. Okazał się na tyle przekonujący, iż premier Herbert Asquith polecił powołanie specjalnego zespołu, który miał ocenić pomysł Swiftona. Próbą w terenie poddano ciągnik Holt wyposażony w 75-konny silnik, jednak werdykt komisji składającej się przede wszystkim z wojskowych był negatywny i jednoznacznie stwierdzał po próbach terenowych, że taki typ pojazdu będzie nieprzydatny na polach bitwy. Tutaj historia czołgu mogła się zakończyć, jednak Winston Churchill nie dało za wygraną i zlecił rozpoczęcie prac w marynarce wojennej. Aby pozyskać fundusze w kwocie 75 tysięcy funtów na budowę pojazdu opancerzonego, powołano Komitet Okrętu Lądowego, którego zadaniem było zbudowanie opancerzonego pojazdu zdolnego do pokonywania okopów o szerokości 2,4 m, wysokości do 1,5 m i prędkości 6 km na godzinę. Pierwszy prototyp na bazie ciągnika rolniczego zbudowała firma William Forrester & Co. Limited. Ten ważący 16,5 tony pojazd został nazwany Number One Lincoln Machine, jednak prasa ochrzciła go Little Willy, co było szczytliwością dla niemieckiego kronprinca Wilhelma Hohenzollerna. Prototyp zbudowany został z nitowanych płyt w kształcie prostokąta z napiętymi na koła nośne stalowymi gąsienicami. Silnik stanowiła 105-konna jednostka. W razie pomyślnego zakończenia prób terenowych pojazd miał być uzbrojony w 6 karabinów 7,7 mm oraz armatę Vickersa MK2 40 mm osadzoną w nieobrotowej wieży. Dodatkowo pojazd był wyposażony w parę kół z tyłu, które miało ułatwić manewrowanie, które mimo wykorzystywania w pierwszych egzemplarzach użytych bojowo finalnie okazały się bezużyteczne. Próby terenowe wypadły fatalnie i ukazały ogrom pracy, który czekał konstruktorów. W tym samym czasie rozwijana była koncepcja porucznika Royal Navy Waltera Gordona Wilsona, którego pojazd miał mieć kształt romboidalny z opływającymi go wzdłuż gąsienicami. Ten 30-tonowy pojazd został nazwany His Majesty's Landship Cantipate, określany był również mianem Matka, a w grudniu 1915 roku zmieniono jego nazwę na Big Willy. Postanowiono nie wykorzystywać nim wieżyczki, a boczne sponsony, w których miały znajdować się działa 57 mm. Podczas prób terenowych koncepcja okazała się słuszna i drewniany model poradził sobie nadzwyczaj dobrze. Podczas prób strzelania miał miejsce ciekawy incydent, ponieważ jedno z dział nie wypaliło, a przynajmniej nie od razu. Po kilku minutach od próby wystrzału doszło do samowystrzału. Dział było skierowane na katedrę Lincoln, jednak szczęśliwie ani katedra nie została uszkodzona, ani nikt nie został ranny. Oficjalnie pojazd został zaprezentowany 2 lutego 1916 roku przy obecności wszystkich ważnych osobistości zaangażowanych w projekt. Pokaz okazał się sukcesem, a sam długi na 8 metrów pojazd pokonał wszystkie przeszkody określone w specyfikacji, o której mówiliśmy na początku, łącznie z pokonaniem rowu o szerokości 2,74 m na żądanie sceptycznie nastawionego lorda Kitchenera. Po 6 dniach od tego zakończonego całkowitym sukcesem pokazu pojazd zaprezentowano królowi Jerzemu V, który zareagował bardzo entuzjastycznie na jego możliwości, a model Wilsona został zatwierdzony do masowej produkcji. 12 lutego Ministerstwo Wojny złożyło oficjalne zamówienie, które po rozszerzeniu go w późniejszym terminie wynosiło 150 sztuk tego czołgu.
Właśnie tak narodził się Mark I, który, jak już napomykaliśmy na początku, był utrzymany w całkowitej tajemnicy. Całość prac i produkcji odbywała się pod przykrywką produkcji mobilnych zbiorników na wodę na front Mezopotamii i Rosji. Aby jeszcze bardziej uwiarygodnić wersję, na kadłubach nowej broni pisano cyrylicą z troską dla Piotrogrodu. Jak budowano nową broń? Na metalowy szkielet nitowano płyty z hartowanej stali. Grubość hartowanych płyt wynosiła od 6 do 12 mm, co nie gwarantowało bezpieczeństwa załodze i samej jednostce w przypadku ostrzału z karabinu maszynowego, moździerza lub działa, a chroniła go jedynie przed bronią ręczną i odłamkami. Początkowo z myślą o ochronie przed granatami montowano stożkowe zadaszenie na tym 2,5-metrowym pojeździe, jednak sama forma okazała się mało efektywna i bardzo szybko z niej zrezygnowano. 52-centymetrowe gąsienice, które i tak finalnie okazały się zbyt wąskie, biegły po całym obrysie pojazdu, co ułatwiało jego napędzanie, jednak znacząco zmniejszało manewrowość. Bardzo szybko wprowadzono podział na męską i żeńską wersję MK1, który był koniecznością spowodowaną przez brak dostępności dział morskich Hoczki z 57 mm. Wersja męska ważyła 28 ton i wyposażona była w wyżej wymienione działa zamontowane w sponsonach i 3 karabiny maszynowe Hoczki z 8 mm. Wersja żeńska zamiast dział 57 mm wyposażona była w 2 karabiny maszynowe chłodzone cieczą Vickers 7,7 mm umieszczone w sponsonach w miejscu dział, a ich strzelcy siedzieli na siodełkach rowerowych, co w porównaniu do wersji męskiej okazało się luksusem. Ze względu na rozmiary działu, działonowi wersji męskiej nie mogli przyjąć pozycji siedzącej lub stojącej i finalnie musieli obsługiwać działo w pozycji pochylonej z przykurczonymi nogami, a do tego poruszali działem tylko i wyłącznie przy użyciu siły własnych mięśni. Jednak nie tylko służba działonowych była koszmarem. Wnętrze pojazdu nie posiadało żadnego podziału, więc silnik umieszczony na środku pojazdu potrafił spowodować, że we wnętrzu pojazdu temperatura dochodziła do 50 stopni Celsjusza, a w pojedynczych przypadkach dochodziło do samozapłonu amunicji. Dodatkowo, ze względu na nieszczelności jednostki napędowej, wnętrze wypełniały trujące wyziewy i gazy oraz gazy prochowe po wystrzale z działa. A nie wspomnieliśmy jeszcze o hałasie generowanym przez silnik, który nie umożliwiał jakąkolwiek komunikację głosową. Skrzynie z amunicją i prowiantem nie miały odseparowanego przedziału i były kładzione luźno na podłodze, co w połączeniu z brakiem amortyzacji i wybojami na polu bitwy powodowało dodatkowe zagrożenia. W momencie trafienia pojazdu przez wrogi pocisk odrywały się fragmenty pancerza w środku, dlatego załoga musiała nosić maski i ubranie przeciwodłamkowe. Ze względu na wszystkie wyżej wymienione mankamenty wielokrotnie zdarzało się, że załoganci po opuszczeniu pojazdu najzwyczajniej na świecie mdleli. W Big William zastosowano też kilka absurdalnych rozwiązań. Jednym z nich był mechanizm skręcania, a raczej jego brak. Aby skręcić czołgiem, należało zablokować jedną z gąsienic za pomocą siły mięśni kilku załogantów. Bardzo szybko okazało się, że łatwiejszym i mniej męczącym sposobem na manewrowanie pojazdem było odłączenie osi napędzającej gąsienicę. Jak już wspominaliśmy na początku, dwukołowy wózek ciągnięty za pojazdem, a którego zadaniem było ułatwienie skręcania, okazał się kompletnie nieskuteczny i usunięto go po tym, jak załogi zauważyły, że czołgi, które utraciły go podczas walki, nie są wcale mniej manewrowe niż te, które go posiadają dalej. Kolejnym fatalnym rozwiązaniem było umieszczenie 225-litrowego zbiornika paliwa, który ze względu na wyważenie środka ciężkości znajdował się u góry pojazdu, a co za tym idzie, wtrysk paliwa do silnika odbywał się grawitacyjnie. Rozwiązanie na równym terenie sprawdzało się znakomicie, jednak przy pokonywaniu stromizn dopływ paliwa był odcinany, a jedynym sposobem na poruszenie pojazdu było jego odholowanie. Nawet najlepsza maszyna bojowa nie znaczy nic bez załogi, dlatego wczesnym latem 1916 roku rozpoczęto rekrutację i szkolenie załogi. Początkowo rekrutowano oficerów wyróżniających się odwagą na froncie oraz czytelników magazynu Motorcycle, którzy zgłosili gotowość do wzięcia udziału w wojnie na pojazdach mechanicznych. Początkowo do szkolenia używano tylko prototypowego czołgu Mark I, a trening strzelecki odbywał się na pokładzie HMS Excellent, przez co szkolenie szło bardzo powoli. Dodatkowo każdy z załogantów uczył się wszystkich zadań wykonywanych przez załogę, przez co rekruci byli średni we wszystkim, a w żadnej funkcji nie byli najlepsi. Aby czołg można było transportować koleją, należało zdemontować sponsony boczne, co bardzo szybko stało się pierwszym elementem szkolenia oraz źródłem rywalizacji między załogami.
Do demontażu i montażu tych ważących 1,6 tony sponsownów używano tylko i wyłącznie siły ludzkich mięśni, a załoga czołgu, która zakończyła montaż lub demontaż jako ostatnia, była najczęściej wyśmiewana przez współzawodników. Wolumen produkcji nowej broni wynosił 25 sztuk miesięcznie, a Brytyjczykom tak śpieszyło się z użyciem nowej broni przeciwko Niemcom, że całkowicie ignorowali zalecenia konstruktorów i taktyków, aby użyć ich w zmasowanym ataku. Głównodowodzący korpusem ekspedycyjnym, generał Douglas Haig, pragnął użyć przełomowej broni jak najszybciej. Do Flers 15 września 1916 roku dostarczono 49 maszyn, z czego zdatnych do walki okazało się 32 maszyny, a do okopów nieprzyjaciela dotarło zaledwie 9 maszyn. Pomimo, że reszta czołgów doznała awarii w drodze na front, ugrzęzła w błocie lub z niewiadomych przyczyn poruszała się zbyt wolno, te 9 sztuk, które dotarło do tych okopów nieprzyjaciela, wyrządziło nieprzyjacielowi spore szkody i chwilowo przerwały linię frontu. Następnego ranka do boju zostały rzucone 3 czołgi, które jednak zostały zniszczone. W ocenie sztabu były bardzo użyteczną bronią frontową i kilka dni po pierwszym bojowym użyciu zbiorników na wodę złożono zapotrzebowanie na 1000 sztuk. Czołg Mark I był bronią daleką ideału, jednak mimo wszystkich swych wad, które można nazwać wadami wieku dziecięcego, przełamał impas na froncie I wojny światowej. Mimo, że pojazd nie zapewniał 100% ochrony załodze, to przy szturmowaniu okopów ginął mały odsetek ludzi, którzy zginęłyby, gdyby szturmowanie zostawić samej piechocie. Zdecydowanie błędem było użycie bojowo jej tak szybko, co pozbawiło Anglików elementu zaskoczenia na szeroką skalę. Niemcom udało się zdobyć kilka egzemplarzy tego czołgu, a nawet użyć go przeciwko Brytyjczykom w bitwie pod Rhein w 1918 roku. Mimo, że Niemcy skonstruowali własny czołg, nie byli już w stanie nadrobić zaległości i udało im się wyprodukować zaledwie 30 sztuk przy 2000 sztuk wyprodukowanych przez Brytyjczyków. To wszystko w dzisiejszym odcinku Historii Prawdziwej. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji kanału. Pozdrawiam serdecznie, skubane!